Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Rzymian, 4 rozdział, 5 werset. Jeśli ktoś posiada konto w banku, to ma możliwość przeglądać wyciągi. Księgowane po stronie obciążeń nie cieszy nas, gdyż pomniejsza stan naszego konta. Cieszymy się, gdy patrzymy na przelewy przychodzące, gdyż one zwiększają stan posiadania i lubimy, gdy środki wpływają na konto. Biblia, Słowo Boże, Pismo Święte w liście do Rzymian mówi o swego rodzaju koncie, w cudzysłowie koncie, które prowadzi Bóg, w cudzysłowie prowadzi. Złe czyny, przestępstwa albo grzechy, zaniechania obciążają nasze konto, a tym samym i nas. Gdy brakuje w cudzysłowie środków po drugiej stronie, by wyrównać stan, wtedy mamy ujemne saldo, które musi być podliczone. Jak każdy wie, jest to bardzo problematyczne dla każdego człowieka. A co dopiero, gdy powstanie taki bilans całego życia? Tu wszakże chodzi o błogosławieństwo lub przekleństwo w aspekcie wieczności. Wielu ludzi nie chce w to uwierzyć, ale faktem jest, że człowiek sam nie może zadbać o wyrównanie stanu tak zwanego konta życia. Innymi słowy, tu dobre uczynki nie działają, nie wystarczą. W tej kwestii Biblia wyraża się bardzo jasno. Dlatego nasz werset mówi o kimś, kto nie spełnia uczynków, kto swojej nadziei na wieczność nie pokłada we własnych czynach. Jak więc ten rachunek ma być spłacony? Tu jest dobra wiadomość od Boga. Każdemu człowiekowi, który, jak mówi Biblia, uwierzy w Niego, ta wiara będzie poczytana jako sprawiedliwość. Wszystko, co nas do tej pory obciążało przed Bogiem, będzie usunięte. I tu musimy dodać przez krew Jezusa. Tak mówi list do Rzymian, 3 rozdział, 24 do 26 wersetu. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od każdego grzechu, mówi Słowo Boże.